O Boże. To kara, że zdradziłem Hearthstone'a z Diablo. Teraz Hearthstone się mści. Masakra. Co my tu mamy? Weźmy se Brana. Jak już Branę mnie dojdę do top 4, to tą grę idę spać. Znaczy nie idę, ale... Ale to już będzie szczyt szczytów. Jaką tym razem obierzesz strategię? To jest dobre pytanie, bo tu jest strategia taka, że ciężko cokolwiek obrać. Można jedynie obrać jakiegokolwiek moba. Powodzenia w walce. Level upek, battle cry. Ja no nie będę tego frizował, nie ma sensu. Czyli Kasper. No trudno się mówi. Trudno się mówi i zdycha się mechem. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Tyle battle cry, że aż nie wiem co wybrać. Wezmę to, zagram to i teraz pytanie, czy my chcemy brać drugiego, czy brać Murloka? Możemy tak zrobić. Bo ten mech jakiś genialny nie jest. A Murlok... Może być. Znaczy to w sumie na teraz jest, na przyszłość to ten mech byłby lepszy teoretycznie. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Naprawdę dobrze ci idzie. Naprawdę idzie mi genialnie. Brachu, tylko nie mam battle cry. Ale trudno, zagram się tak. To może być substytutem mojego battle croya. Jest jakąś wyścigówką? Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nie spoczywam. Jeśli o to ma, nie musisz bać gościu. Boże, spoczywanie na laurach dzisiaj to byłoby naprawdę szczytem szczytów. Okej. O, a co to się stało? Hero Power Brana? Jest taki. Czekaj. T
To mi się chyba podoba najbardziej. No i muszę się wylevelować. Ty pierwszy. O, niech będzie. Zagrać stronnika z okrzykiem bojowym, daj losowym przyjazdemu stronnikowi plus jeden, plus jeden. Więc grasz okrzyki bojowe i bufujesz ze stół. Ile wlezie, ile się tylko da. No. Jest remis. Udało się. Pamiętaj, wcale się zamienię się. Dobra, weźmiemy tego wariata. Te battle kraje są. Czy my chcemy takiego battle kraja piknąć? A niczego innego tutaj nie widzę. Tutaj też niczego nie ma. Dobra, dawaj kico skoczka. Najwyżej się go sprzeda za chwilę. Ty idziesz pierwszy, a nie no, może nie idziesz pierwszy. To ty idziesz pierwszy. Jak umrze, to stworzy 3 tokeny, to akurat to może być. No, reszta może być. Teraz potrzebowalibyśmy ulubieńca tłumu albo raszowania do 5 tieru po Enforcerkę. Moi drodzy, czy chcecie mi powiedzieć coś pocieszającego? Na przykład Mateusz, nie martw się, wszystko będzie dobrze! Albo coś na stylu? Jak coś może pójść nie tak, to pójdzie. Bez dwóch zdań. No, też kurde no. Naprawdę. Musiałby się tata tak kończyć. Już nie będziemy wnikać w które, ale... ten meszek, leszek nie jest taki zły. Ale ja chyba jednak wolę zrobić tak. Dać go w tym wypadku na koniec. Bo chcemy sobie tą karczmę wylewelować jak najszybciej do 5. I tak nam tutaj battle kraje nie podchodzą. Fuck. Zaraz wracam. Wszyscy tłuką. Właśnie tego było ci potrzeba. Bez rewelacji. Złą bota wezmę. Battle krajków nie ma. Ten battle krajek działa na jednego ziomeczka. Są dwa senseje. Okej, zróbmy tak, zróbmy tak, zróbmy tak. Posłuchaj. Zbliż się. Posłuchaj. Świetnie sobie radzisz. Zróbmy tak. No skoro nie do końca jestem pewien.
Skoro nie do końca jestem pewien, czy uda mi się zrobić coś z enforcerką, a mam układ dobry na mechy, to pójdę w te mechy. To powinno pyknąć bez problemu, nie? No. Siemaneczko, siemaneczko. Co prawda na mechach nie mamy za bardzo. Znaczy nie ma aż tylu battle cry. A już trudno, przeżyjemy. Oby tak dalej. To biorę, to biorę. Hydry chyba nie biorę. Też wezmę. Możemy takie mechy połączyć trochę z... Oj, oj. Połączyć trochę mechów z resztą Ferajny. Zrobimy tak. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Ty, kolejny taki. Dobra, zamrozimy to i zagramy tego. Jako zbijacza Divine Shieldów. Panie zbijaczu, weź pan coś zbij. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Mówisz? Może. Może tak być, brachu. Może tak być. Coś tam może i zrobił. No i teraz pytanie, czy my to jesteśmy w stanie wygrać? Ale chyba jesteśmy. Chociaż z tymi koślawiami atakami to może nie bardzo. Dobra, GG. Kto wie, może nawet się uśmiechnę w trakcie tej gry. Obiecać nie mogę, ale są takie plany. Oby tak dalej. No chciałbym, to nie, no muszę to zatrzymać. Teoretycznie mogę sprzedać tego, bo i tak mi się do niczego nie przyda. Ale zrobię to dopiero w następnej turze. Bo walczę z ostatnim, przed ostatnim. Na pewno nie przegram, prawda? Świetnie sobie radzisz. Ho! Matko jedyna, jaki kliwik piękny. Jeszcze Divine Shield, no tylko że Divine Shield nie zabił tego. Chyba jednak na pewno nie przegram, nie były najlepszymi słowami. Chociaż... spoko. Jest, wracamy. To będzie ta gra, to będzie wygrana już druga dzisiaj. Pamiętam, że przed sezonami w Diablo było bardzo dobrze, wygraliśmy chyba z 5 czy 6 gier w ciągu jednego dnia. Tylko widzę, że Hearthstone się obraził i po sezonach to jakaś tragedia jest istna. Wybrałbym dokładnie tak samo. Dobra, to sprzedam. Nie wiem, czy chcę Brana. Ale wydaje mi się, że nie. Nie, zroluję to. Weźmy coś innego.
To może być. I damy ich tak, żeby zrobili miejsce. Mówiąc wprost. Są jakieś głupie kliwy? Nie ma, okej. Problem jest taki, że zanim te moje jednostki się przybiją przez te prowokacje, to 300 lat minie. Tutaj jakiś poison zleciał. Ile on ma tych poisonów? I czemu to ma 14 życia? Nie wiem, tyle. Wydaje mi się, że nie jestem w stanie tego wygrać. Bo... te poisony co zabiją mi mojego ziomeczka. Fakt faktem też... A nie, jestem w stanie to wygrać. O, wow, ja to wygrałem. A, kurde, dobrze. Sensei złoty daje plus 4, plus 4, ale jednej jednostce, nie dwóm. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Dobra, ty idź precz. Ty daj plus 2, plus 2. Idziesz nara. Dajesz... o, temu. Wydajnij rekruta, póki możesz. Hederka nie bardzo. To mogę zatrzymać. I demona mogę wciepnąć na borda. I niech se stoi tak, jak se stoi. Tak myślę. No i teraz pytanie, co tu się wydarzy? Dobra, ty poisonu z weźmą walnij tego 20 na 13. Okej, okay. Imba. I mamy wygraną kolejną. O panie. Wygrałem! Ja to zwyciężę! Nie odniosę kolejnej porażki! I będę w top 5! Oh my god! To będzie! Ja wiem! Top 4 nawet! Matko jedyna! Chciałbym tą wygraną zadedykować Kate'owi i komuś jeszcze. To wyrzucę, bo mi niepotrzebny. Dobra. Zbufujemy dom Hydrę. Zobaczymy, co ten daje. Pyk, 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 tu nic. Zrobimy tak, rozdzielimy, jakby jakieś kliwy się trafiły. Rozdzielimy, jakby jakieś kliwy się trafiły, no i się trafiły. I właśnie po to rozdzieliliśmy. Żeby trzy prowokacje z Divine Shieldem nie dostały od jednego kliwa. Akurat niefortunnie dostały dwa. Czy tam dwie. Ale spoko.
Moje czujne oko mówi: Mateuszu, sytuacja wydaje się być ledobra. Ledobra. Piję twoje zdrówko. Elu, Łukaszu, dziękuję. Dlaczego nie kupiłeś tego kolesia, co dostaje DS-a jak przyzwierz mecha? Ponieważ uważam, że w tym momencie jest mi absolutnie w 100% zbędny. Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Ten, ha, bardzo śmieszny. O Jezu, straciłem jeden golda. Się tego nie nauczę. Solidny strategiczny wybór. Damy temu oczywiście nie hyderce, bo hyderce nie ma potrzeby i sensu. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Zniemy to. Zrobimy tak. Nie, zrobimy tak. Zrobimy tak na wypadek Cleave'ów. Chociaż nie jestem pewien. Dobra, zobaczmy co on ma najpierw. On ma Wind Fury bardziej niż Cleave'y. Problem jest taki, że mam Wind Fury z Poisonusem. Dobra, ale jeżeli te 63 życia spadnie od mojego Poisonusa, to gościu ogólnie leży. No niestety te 63 życia nie spadło od mojego Poisonusa. Więc case jest prosty, GG. No nie ma bada, żebym coś tutaj zrobił. Może to przeżyje. Nie, nie przeżyję tego nawet. No to było random. Jakby to zeszło od mojego Poisonusa, to gościu też by zszedł. Ale Bran dobry na wszystko. Nawet na tilt. Jak się okazuje.